Trochę czasu minęło, ale ja o to nie pytałem, więc zapytam, jaka jest Twoja ocena tego medalu srebrnego na Mistrzostwach Europy, jak to odebrałeś, jak już z perspektywy czasu oceniasz? Pozytywnie. Krótko. Krótko, a trochę szerzej. Nie, no na pewno, no cieszę się, no tak jak no, tutaj przed chwilą u prezydenta wspominałem, jeszcze nie miałem czasu nawet tak naprawdę się nacieszyć tym wynikiem, no bo rozpoczęliśmy kwalifikacje olimpijskie, tak, no od razu po Mistrzostwach Europy wróciliśmy do Polski, nie było odpoczynku, tylko od razu na tor do Pruszkowa, wróciliśmy do treningu dwa tygodnie później, nawet niecałe, już byliśmy w Dżekarcie na pierwszym Pucharze Narodów, potem wróciliśmy, tak, na tydzień tak naprawdę i do Kairu i dopiero teraz wróciłem no, w niedzielę, czyli przedwczoraj wróciłem na wieczór do domu, więc no mówię, teraz jest dłuższy czas, bo miesiąc do kolejnego Pucharu Narodów, no ale to jest przysłowiowo dłużej, no bo tak naprawdę też zaraz wracam tak naprawdę na zgrupowanie kadry do Pruszkowa, no i no, treningu w ciąg dalszy, więc mówię, jeszcze się nie nacieszyłem tym medalem, no ale pozytywny start, pozytywny jeżeli chodzi o mnie jako indywidualny wynik, ale też o naszą drużynę, tak, między innymi z Rafałem Sarneckim właśnie i Maciej Bielecki jechał, no dobre miejsce w sprincie drużynowym, dobrze rozpoczęte kwalifikacje olimpijskie, więc no ogólnie stan naszej kadry oceniam pozytywnie, no i no by tak dalej po prostu. Tutaj wspomniałeś w rozmowie, że nie tylko Ciebie cieszyła forma fizyczna, ale to, że odbudowałeś, chyba tak można to traktować, to tą formę dyspozycję psychiczną, która przecież w sprincie jest ważna, bo nawet w tym finale przegranym przecież tam wcale nie było tak, że o, przegrałem bardzo wyraźnie, nie było mi tutaj na nic stać, prawda? No tak, tak, no na pewno no odrobiłem lekcję po Tokio po prostu, no gdzieś tam jednak do czasów igrzysk w Tokio myślałem, że już nic mnie nie może zaskoczyć, tak, skoro zdobyłem medal na Mistrzostwach Świata i tam nie uległem tej presji, czy na Mistrzostwach Europy właśnie, no to mówię, no to są też zawody, tak, no to powinno być okej, okay. Jednak było co innego, no jednak ta psychika mocno zawiodła tam, no i trzeba było niestety przespać się z tym po prostu, przemyśleć parę spraw, no i podjąć pewne działania, no właśnie między innymi pracę z psychologiem sportowym, no która no teraz wiem, że jest bardzo ważna i bardzo istotna. No i po prostu też po sobie widzę, że są postępy, no są postępy i pod względem tej siły fizycznej, tak, ale też i siły psychicznej, że całkiem inaczej wychodzę już do rywalizacji, całkiem inną mam motywację, całkiem inaczej potrafię myśleć po prostu. No i myślę, że odrobiłem tą lekcję z Tokio i mam nadzieję, że już na Paryż no tam nic nie zawiedzie po prostu. Jeszcze mam ostatnie pytanie odnośnie utrzymania formy, bo sam wspomniałeś, Mistrzostwa Europy, potem Dżakarta, potem gdzieś tam powrót, potem Kair, to są różne strefy czasowe, różne strefy klimatyczne, do tego, bo przecież nie przebywa się na torze, trzeba z lotniska przejechać, przebywać w różnych miejscach, a z drugiej strony się zdobywa punkty, więc chyba nie można sobie odpuszczać, bo to nie chodzi o to, żeby walczyć o kwalifikację do ostatniego możliwego momentu, tylko jak najszybciej ją sobie zapewnić. To jest duży problem, żeby utrzymać formę, bo tak jak wspomniałeś też tutaj, no zmęczenie jednak wychodzi już po tych kilku miesiącach, prawda? No na pewno zmęczenie no, wychodzi, no bo nawet mam taki zegarek, tak, który mi tam cały czas mierzy jakby te wszystkie moje parametry, jak właśnie śpię, jak odpoczywam, no i pokazuje, mimo że na przykład nic nie robię, no to budzę się, a proces regeneracji cały czas idzie w dół po prostu, więc widać, że ten organizm no, no ma ciężko po prostu już. No ale niestety, to są kwalifikacje olimpijskie, to nie jest właśnie zwykły sezon, tylko no tutaj walczymy o coś więcej. No i po prostu no, musimy dawać radę. No też jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tych takiego rygoru, tak, że cały czas musimy wstawać rano, tak, śniadanie, pierwszy trening, obiad, drugi trening, regeneracja i tak w kółko, w kółko, w kółko. No nie mogę powiedzieć, że jest lekko. No jest ciężko, kogo, jakiego sportowca się nie zapyta, no to jak ktoś powie, że jest lekko, no to chciałbym być na jego miejscu i uprawiać jego sport, no bo no, ja takiego osobiście nie znam, który powiedział, że jest fajnie, lekko, o, wyspany, idę sobie na trening, jest super. No jest, to jest katorżnicza praca, no ale no, nikt nie powiedział, że jest, będzie lekko. No ale walczymy, żeby spełniać swoje marzenia, tak, ja walczę, żeby spełnić swoje marzenie, czyli ten medal Igrzysk Olimpijskich. No i ja wiem, po co wstaję, wiem, po co wstaję. Ledwo, praktycznie, że no nie chcę wstawać, no ale wiem, że muszę po prostu to zrobić, żeby wykonać swoją pracę, no bo no niestety, tak jak się zawsze mówi, im więcej wylanych łez i potu na treningu, tym mniej potem na zawodach i tego będzie więcej szczęścia na zawodach, no i ja tak do tego podchodzę.